Witam Was i o zdrowie pytam. Tak, piszcie, kochani, w komentarzach, jak się czujecie, jak spędzacie ten czas na kwarantannie, czy jeszcze ze mną wytrzymujecie i z innymi lekcjami. No ja Was zapraszam na kolejną historię, co tym razem dla Was przygotowałem: kryzys i odbudowa państwa polskiego. W podręczniku ten temat macie na stronach 175-178. Spójrzmy na cele lekcji. Po niej będziecie wiedzieć, na czym polegał kryzys państwa polskiego w pierwszej połowie XI wieku. Ten kryzys się pojawił po śmierci Bolesława Chrobrego. Będziecie również wiedzieć, jakie ziemie weszły w skład państwa Kazimierza Odnowiciela i poznacie przyczyny upadku rządów króla Bolesława Śmiałego. Trochę nam tutaj się władców pojawi. Ale myślę, że spokojnie wszystko ogarniecie. Po śmierci Bolesława Chrobrego w 1025 roku jego następcą i drugim królem Polski został Mieszko II. Jego syn, najpewniej Mieszko II, otrzymał ten, to, to imię po swoim dziadku, wielkim, wybitnym Mieszku I, którego już poznaliście. A więc mamy rok. 1025 to są dwie koronacje na króla Polski. Yy, warto to sobie zapamiętać. Mieszko II był bardzo dobrze przygotowany do rządów. Yy, był władcą, który znał już się na walce, bo brał udział w wojnie polsko-niemieckiej toczonej przez jego ojca Bolesława Chrobrego. Był również gruntownie wykształconą osobą. Znał język grecki, język łaciński zarówno w piśmie, jak i w mowie. Uważa się go za pierwszego dobrze wykształconego władcę Polski. Ponadto był żonaty z Rychezą, siostrzenicą cesarza niemieckiego Otto III, a więc widać, że miał pewne wpływy na dworze niemieckim. To Jednoznacznie pokazywało, że rysują się przed mieszkiem II całkiem niezłe perspektywy, tymczasem zapanowania tego władcy no, dochodzi do bardzo wielu złych i przykrych wydarzeń. Mieszko I początkowo próbował prowadzić politykę podobną do swojego ojca, a więc walczyć yy, z państwami sąsiadującymi. Wyprawiał się m.in. na Saksonię. No ale okazało się, że szczęście nie sprzyja mu w takim stopniu jak ojcu jakiego ojcu. Poza tym państwa, które sąsiadywały z Polską, były bardzo źle nastawione do tego kraju właśnie ze względu na politykę Bolesława Chrobrego, na to jaki on był w czasach swojego panowania no troszeczkę agresywny i rozpoczęły się najazdy na Polskę. Sojusz zawiązały ze sobą Niemcy i Ruś Kijowska. I w 1031 roku te dwa państwa najechały na Polskę Mieszka II. Ruś Kijowska odebrała Grody Czerwieńskie, natomiast Niemcy przejęły Mińsko i Użyce, A więc zdobycze terytorialne Bolesława Chrobrego zostały utracone. W tym samym roku dochodzi też do buntu wewnętrznego w Polsce. Mieszko II zostaje pozbawiony władzy. Przejmuje ją jego przyrodni brat, prawdopodobnie był on starszy od mieszka, bezprym przeznaczony y, do stanu duchownego, nie godził się na to, był ambitny, był rządny władzy, to też obalił swojego brata, przy pomocy możnych najpewniej. Ale bezprym nie chciał korony. Korona y, i w ogóle insygnia królewskie, czyli berło, korona i jabłko, zostały odesłane. W ten sposób Polska przestała być królestwem. Po jakimś czasie bezprym y, został zamordowany, ponieważ jego panowanie było bardzo okrutne, bardzo nie pasowało większości y, ludzi mieszkających w Polsce. To umożliwiło powrót do kraju Mieszkowi. Drugiemu, który wygnanie spędził najprawdopodobniej w Czechach, jako więzień polityczny księcia Czeskiego Oldrzycha. Tam zresztą mieszko drugi został bardzo boleśnie okaleczony. Ja konkretnie nie będę mówił, co mu się stało, bo to rzecz bardzo bolesna, z całą pewnością i nie dla dzieci powiedzmy sobie szczerze. Po powrocie, yy, no mieszko zbyt długo nie porządził, bo w 1034 roku umarł. Władzę w państwie miał przejąć jego syn Kazimierz. Młody, zaledwie 18-letni. No i znajdował się ten Kazimierz w bardzo trudnym położeniu, bowiem po jakimś czasie wygnano z kraju jego matkę Ryhezę, a więc żonę mieszka drugiego. W państwie polskim zaczęły się bunty, bunty ludności pogańskiej, która no, chciała, żeby chrześcijaństwo zostało obalone w Polsce, bunty możnowładcze, sam Kazimierz Odnowiciel musiał opuszczać Polskę też najprawdopodobniej schronił się w Niemczech. I na domiar złego w okolicach 1038 roku czy może 1037, dokładna data nie jest znana, nastąpił najazd czeski na, czeski na Polskę. Książę czeski Brzetysław najechał m.in. Wielkopolskę, złupił ją, e, zniszczone zostało gniezno, zabrane z gniezna szczątki św. Wojciecha, co sprawiło, że gniezno przestało być arcybiskupstwem, Poza tym, po powrocie, jeszcze wracając do Czech, Brzetysław przyłączył do swojego państwa Śląsk. A więc straty terytorialne, zniszczenia terytorialne, sytuacja Polski fatalna. Wielki kryzys. Kto by pomyślał, że państwo, które kilkanaście lat wcześniej z zapanowania Chrobrego święciło takie sukcesy, takie podboje, no stanie się nagle wrakiem. Jednakże przy pomocy cesarza niemieckiego i też Rychezy, Kazimierz Odnowiciel około 1039 roku wraca do państwa, do Polski i szybko udaje się Kazimierzowi Odnowicielowi uporządkować sytuację. Tutaj, kochani, macie przedstawiony obraz Wojciecha Gersona, która, który nam właśnie ukazuje powrót Kazimierza do ojczyzny. I w symboliczny sposób pokazuje upadek Polski, upadek zwłaszcza chrześcijaństwa, no bo widzimy tutaj przewalony krzyż, yy, przygnieciony tym krzyżem, nieżyjący, duchowny. To miało obrazować upadek kościoła w Polsce i właśnie tą reakcję pogańską, która no, szerzyła się na terenie całego kraju. Kazimierz Odnowiciel. Yy, Ustanowił jako swoją główną siedzibę Kraków, y, ponieważ Gniezno było zniszczone, nie nadawało się zbytnio na stolicę. Zawdzięczamy Kazimierzowi Odnowicielowi odzyskanie Mazowsza, które zostało utracone na rzecz Masława. Y, także Pomorza Gdańskiego i odebranie od Czech Śląska. Kazimierzowi Wielkiemu pomogło na pewno też bardzo zawarcie sojuszu z Rusią Kijowską. On poślubił ruską księżniczkę Marię Dobroniege. W związku z tym zyskał sojusznika w postaci księcia Rusi Kijowskiej. W ten sposób łatwiej mu było odbudowywać Polskę, przyłączać różne ziemie, które wcześniej zostały odebrane. Spójrzmy sobie właśnie może na mapę. Państwo Kazimierza Odnowiciela jest tutaj zaprezentowane i widzimy jasno-różowe kolory yy, ozna oznaczają ziemię, które były przywrócone do państwa Kazimierza Odnowiciela, a więc Śląsk, a więc Mazowsze. Też pod wpływem polskiego księcia znajdowało się Pomorze Gdańskie. Ja tutaj parę razy użyłem takiego określenia jak Kazimierz Odnowiciel. On otrzymał taki przydomek od historyków, nie bez powodu. Po pierwsze, odbudował państwo, jeżeli chodzi o terytoria, to co już wam mówiłem, to co pokazywałem, ale też zaczął uporządkowywać yy, kraj, jeżeli chodzi o taką stronę wewnętrzną. Zmiana stolicy ze zniszczonego Gniezna na Kraków, to już w przyszłości Kraków stanie się takim miastem, które będzie siedzibą książąt i królów Polski. Odbudowywał również kościoły. Klasztory, no za jego panowania, być może do Polski yy, zawitali pierwsi Benedyktyni, swoje opactwo mieli założyć w Tyńcu. Tutaj na ilustracji, na zdjęciu widzimy dzisiejszy widok opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Nie bez powodu ten przydomek odnowicie został mu nadany, no bo odbudowywał państwo ze zniszczeń, wzmacniał, wzmacniał je. I chociaż nie udało mu się odzyskać korony królewskiej, Polska była w jego czasach księstwem, nie udało mu się uzyskać takich zdobyczy terytorialnych jak jemu dziadkowi, czyli Bolesławowi Chrobremu, to jednak zręcznym, mądrym panowaniem, dobrą polityką mającą na celu odbudowywanie państwa, z całą pewnością zasłużył sobie na ten przydomek odnowiciel. Po jego śmierci panowanie w Polsce przejął jego najstarszy syn, Bolesław Śmiały. Macie tutaj zaprezentowane jego lata życia. Yy, nazywany również przez his historyków szczodrym, bo podobno był to władca bardzo hojny dla kościoła przeznaczał różne dary, bogactwa, posiadłości, ale też yy, z kroniki Gala Anonima pochodzi taka historyjka według której miał obdarować pewnego biedaka dużą ilością złota swoim płaszczem królewskim stąd szczodry czy innymi słowy hojny dobrotliwy dzielący się, tak to możemy tłumaczyć no władca, e, który był bardzo ambitny zdolny zręczny polityk Niestety troszeczkę poniósł go temperament. Stąd właśnie też przydomek Śmiały. Zacznijmy sobie może jednak od tych takich pozytywnych aspektów jego panowania. Dzięki Bolesławowi Śmiałemu udało się odtworzyć w Polsce arcybiskupstwo w Gnieźnie. Pamiętamy, że ono zostało zlikwidowane po tym, jak yy, najechał Polskę książę Czeski Brzetysław, jak te szczątki świętego Wojciecha zostały zabrane, ale Bolesław Szczodry, który żył w dobrych relacjach z papieżem, doprowadził do odnowienia tego arcybiskupstwa, czyli do e, odbudowy organizacji kościelnej w Polsce. Ponadto, dobre kontakty Bolesława z papieżem zao zaowocowały przywróceniem korony polskiej, i w 1076 roku, co macie tutaj na tym slajdzie. Został Bolesław Śmiały koronowany na króla Polski. Trzeci król w historii naszego państwa. Data absolutnie do zapamiętania. Bolesław wmieszał się w ten konflikt y, bisk, y, papieża Grzegorza VII z Henrykiem IV. Na pewno pamiętacie ten spór o inwestyturę. On tam poparł w tym konflikcie papieża, dlatego też papież odwdzięczył się koronom dla księcia Polski. Bolesław jako Książę, później jako król wyprawiał się na Ruś Kijowską yy, i tam osadzał władców sobie sprzyjających. Bardzo dzielną politykę prowadził względem Czech. Zupełnie się temu państwu nie dawał. Tak samo jak Niemcom. Widać było, że ma charakter, ma charakter jest nieustępliwy, ale był władcą, który nie lubił sprzeciwu. W pewnym momencie jego wpływy były już bardzo duże rządził twardą ręką, to nie spodobało się i możnowładcom, i duchownym na czele z biskupem krakowskim Stanisławem. I według różnych źródeł, według różnych prac historyków doszło do tego, że król Bolesław Szczodry skazał biskupa krakowskiego Stanisława na śmierć nie wiadomo do końca, czy zro uczynił to sam. Czy też za pomocą swoich rycerzy albo zaufanych osób, ale faktem jest, że biskup Stanisław został zamordowany. Macie tutaj obraz Jana Matejki, który przedstawia zabójstwo świętego Stanisława, tytuł świętego, no bo Stanisław później w XIII wieku został uznany za świętego. Kościół uznał, że poniósł męczeńską śmierć, to też należy mu się kanonizacja. Może oddajmy głos Galowi Anonimowi, co kronikarz, jak, w jaki sposób kronikarz ocenił ten konflikt biskupa Stanisława z królem Bolesławem Szczodrym. Jak pisał Gal Anonim, nie powinien był pomazaniec na pomazańcu jakiegokolwiek grzechu cieleśnie mścić. To bowiem wiele mu zaszkodziło, gdy przeciw Grzechowi grzech zastosował. Jak donosi, że. Okej, okay, kochani, to był fragment kroniki Anonima zwanego Galem. Zwróćmy uwagę tutaj na kilka elementów. Anonim zwany Galem twierdził, że pomazaniec Boży nie może cieleśnie karać pomazańca Bożego. A zatem on nam tutaj zwraca uwagę na to, że zarówno Stanisław, jak i Bolesław Szczodry, ich władza, a więc władza biskupa i władza króla, pochodzi od Boga, są oni wysłannikami Boga na ziemi, Jego przedstawicielami, reprezentantami są zatem sobie równi i należy im się podobny szacunek ale też jest tam mowa o zdradzie, że nie powinien, znaczy nie tyle zdradzie, co o grzechu, że nie powinien król grzechem mścić, y, czy karać grzech popełniony przez biskupa. O co tutaj chodzi z tym grzechem y, Stanisława? No, według historyków Stanisław y, miał zdradzić króla, przyłączając się właśnie do możnych, którzy wywołali przeciwko niemu bunt, spiskując i próbując obalić króla Bolesława, Stanisław popełnił zdradę, a że zdrada w czasach średniowiecza była czynem grzesznym, no bo zdrada przeciwko królowi, a więc pomazancowi Bożemu, no to Bolesław rozwścieczony miał go ukarać śmiercią. Kochani, spór biskupa Stanisława do dzisiaj jest gorącym tematem w programach historycznych, w książkach naukowych. Historycy od lat. Toczą spory. Kto tam miał rację? Czy Stanisław, czy Bolesław? Czy wreszcie Bolesław sam, własnoręcznie go pozbawił życia? Czy może to był tylko rozkaz? Istnieją teorie na temat tego, w jaki sposób ta śmierć została przez biskupa Stanisława poniesiona. Podobno miał zostać poćwiartowany na kawałki, ale są też badania z lat 60. Ube, ubiegłego wieku, które nam donoszą, że. Uderzenie mieczem w głowę miało pozbawić życia biskupa krakowskiego. Kochani, jak chcecie, możecie w komentarzach zabierać głos na temat tego konfliktu, pisać za kim się opowiadacie. Czy za Stanisławem, któremu nie podobały się zbyt e, porywcze rządy, zbyt twarde rządy Bolesława Śmiałego, czy może za królem, który ukarał dosyć ostro krnąbrnego i nieposłusznego biskupa. Jak chcecie, piszcie w komentarzach. Natomiast jeszcze wrócimy sobie do Bolesława. No bo po tym wydarzeniu ludzie y, w Polsce się prawdziwie zagotowali, byli bardzo oburzeni. Tym czynem Bolesław wywołał sporo zamieszania i musiał uciekać na Węgry. Tam uszedł, y, przez parę lat jeszcze tam pożył. Nie, w niewyjaśnionych okolicznościach w 1082 roku, jako zaledwie 40-latek, 40 zakończył swój żywot. Postać moim zdaniem tragiczna, bo miał, bolesław, wszelkie predyspozycje miał potencjał, żeby być jednym z najwybitniejszych władców w historii Polski. Może mógłby trafić na jakiś banknot, ale zbyt duży temperament, porywczość, niepotrzebna. No poniosły tego króla i skończył tak jak skończył. Ale warto pamiętać, że, zasług... że dzięki niemu Polska odzyskała koronę, chociaż na krótko, i arcybiskupstwo w Gnieźnie. Kochani, jeszcze na koniec, do zapamiętania, właśnie data 1076 rok, to jest druga połowa XI wieku, koronacja Bolesława Szczodrego na króla Polski. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Yy, odsyłam Was na Classrooma. Tam jakieś zadania już są. Pojawi się na pewno notatka z tej lekcji. Wszystkiego dobrego i do następnej lekcji.